Profesor Nowosielski pochodził z środowiska ukraińskiego. Jego mama była spolonizowaną Austriaczką, ojciec był Łemkiem z Odrechowej koło Sanoka. I profesor Jerzy Nowosielski tworzył dla społeczności grecko-katolickiej w licznych świątyniach, zresztą za chwileczkę będzie prezentacja tych świątyń, w których jest spuścizna profesora Nowosielskiego. No i przez to jest w naszym środowisku, w naszej obecny, prawda, poprzez swoje dzieła, które są nieprzemijające. Z pełną świadomością zaczynaliśmy realizować dzieło profesora Nowosielskiego, oczywiście nie spodziewając się tego, co będzie później. Mieliśmy świadomość, że jest to odmienna architektura od tej, która była obecna w życiu naszych dziadków, rodziców tam na terenach południowo-wschodniej Polski. Natomiast tutaj, tak jak profesor Nowosielski wyjaśniał nam ideę tej świątyni, mówi, my sięgając głęboko w przeszłość, poprzez tę twórczą pracę wychodzimy daleko do przodu. Nie budujemy tej świątyni dla siebie, dla naszych dzieci, tylko dla przyszłych pokoleń. I faktycznie tak jest. Tak? Także ta świątynia ma taki wyraz ponadczasowy i jak to określają znawcy twórczości profesora Nowosielskiego, jest to tak zwane dzieło totalne. Możemy się z tym zgadzać lub nie, prawda, ale jeżeli z takimi opiniami znawców i sztuki, i architektury się spotykamy, to musimy przyznać rację.